tvpodkarpacie.pl. 27 lutego do Sanoka przyjechał kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Janusz Korwin-Mikke. Lider partii Korwin odpowiadał na pytania sanoczan podczas konferencji prasowej na rynku zorganizowanej przez jego komitet wyborczy. Sytuacja rzeczywiście robi się napięta. Od dłuższego czasu widzimy, że następuje destabilizacja sytuacji na Ukrainie. Chcę przypomnieć, że ambasada amerykańska oficjalnie przyznała, że wydała 50 miliardów dolarów na obalenie reżimu pana Janukowycza, co się udało. I w tej chwili zaczęły się nerwowe ruchy na Ukrainie, w czym Polska niestety bierze udział, a nie powinna. Uważam, że sytuacja Polska powinna być w konflikcie, zrobić się konfliktem rosyjsko-ukraińskim, powinna być neutralna, nie powinna się wtrącać w ten spór. Polska nie ma żadnego interesu w tym sporze. Krym daleko, Donbas jeszcze dalej, wbrew pozorom. Z punktu widzenia polskiego, jeżeli Ukraińcy zaczęli nienawidzić Rosji, to jest to bardzo korzystne, więc można być tylko wdzięcznym jego ekscelencji Putinowi, że do tego doprowadził. Do tej pory zawsze byśmy się bali, że Ukraińcy nienawidzą nas, a teraz zaczną nienawidzić Rosjan. Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia polskiego. W interesie Polski oczywiście leży istnienie państwa ukraińskiego, które oddzieliło od Rosji, bo można kochać Rosję, prawda, ale im dalej od Polski jest, tym bardziej można ją kochać, więc Chiny osobiście kocham jeszcze bardziej. Musimy starać się mieć przyjazne stosunki i z Ukrainą, i z Rosją i nie wtrącać się w ten spór. Polska to robi wbrew interesowi, Rzeczpospolita to robi wbrew interesowi Polski. Robi to, powtarzam, na polecenie Waszyngtonu. Taka jest chęć. Dlaczego Amerykanie usiłują doprowadzić do III wojny światowej? Jest w Waszyngtonie jedna bardzo silna opcja, nieliczna oczywiście, ale bardzo wpływowa, która myśli logicznie, a myśli tak. Ameryka jest zadłużona na 14 miliardów dolarów. Zbudowała w tej chwili ogromną armię, która już nigdy takiej armii nie zbuduje. Jest to najsilniejsza armia, która w tej chwili może walczyć z 30 armiami najsilniejszych państw świata naraz. Już nigdy, to jest ogromny koszt zbudowania takiej potęgi militarnej. Zatem Chiny rozwijają się szybciej niż Stany Zjednoczone i za 5-7 lat staną się potężniejsze od Stanów Zjednoczonych. To trzeba zrobić wojnę teraz. Czy pana zdaniem Unia Europejska powinna po prostu pozwolić Stany Zjednoczone na zajęcie przez Rosję Ukrainy? To znaczy, tak, Unia Europejska nie ma nic do gadania. Księstwo Liechtenstein jest potężniejsze od Unii Europejskiej, bo ma 40 żołnierzy, Unia nie ma ani jednego żołnierza. Unia jest nic nie warta. Unia na rozmowach w Mińsku byli Niemcy, mają Bundeswehrę i była Francja, bo ma lotniskowce, bombę, broń jądrową i tak dalej. Unii tam nie było, no bo ona nie jest niczym, prawda? Więc to jest jasne. Natomiast czy Stany Zjednoczone, moim zdaniem, z punktu widzenia polskiego, powinna być niepodległa Ukraina. My nie powinniśmy się dopuścić do tego, żeby ktokolwiek zajął Ukrainę, prawda? Natomiast, powtarzam, ta destabilizacja Ukrainy nastąpiła z winy Amerykanów. Póki tam rządził się Janukowicz, była to słaba, skorumpowana. No teraz też jest skorumpowana Ukraina. Było to takie państwo, buforowe państwo między Polską a Rosją. Bardzo korzystne. Efekt tej głupoty amerykańskiej jest to, że tak, Ukraina straciła Krym, tak by straciła, to jest inna para kaloszy. Może stracić Donbas, a to już jest poważne. A jak temat wieku emerytalnego pan ocenia? Myślę, że oceniam na jakieś 10 lat. To znaczy 10 lat więzienia dla tych, co głosowali za podwyżką wieku emerytalnego. Przecież to jest rabunek, pozbawienie ludzi praw nabytych. Kobiety zwłaszcza, które straciły na tym 7 lat. Czyli tylko 2, prawda? Ale kobiety przez 7 lat dłużej muszą pracować. A jak byłem w Londynie, to pytano mnie, co pan zrobi, żebyśmy wrócili do kraju? A ja powiedziałem, a co wam powiedziała królowa Elżbieta, żeście przyjechali do Anglii? Nic, po prostu stworzyła im lepsze warunki. Jak my zlikwidujemy podatki dochodowe, jak zlikwidujemy przymus płacenia na ZUS, to nie tylko oni wrócą, jeszcze 2 miliony Angolii przyjedzie, prawda, żeby w Polsce prowadzić biznesy i pracować, więc trzeba stworzyć warunki i tyle, a nie namawiać, bo nasz rząd ma technikę, że wynajmuje jakieś biura za granicą i namawia ludzi do przyjazdu. Po prostu stworzymy lepsze warunki. Przecież, żeby zwalczyć bezrobocie, nie trzeba tworzyć biura do walki z bezrobociem, tylko zlikwidować podatek dochodowy i zasiłki dla bezrobotnych i w tym momencie zniknie bezrobocie, prawda? No, to jest oczywiste. Z pewnością może pan ocenić to, co się dzieje w Polsce, jeśli chodzi o strajki. Najpierw górnicy, teraz rolnicy, kto następny?
proszę pana, na pochyłe drzewo wszystkie kody skaczą, więc jeżeli rząd wypłaca, no to trzeba strajkować, żeby wypłacił, nie? I tyle. Na przykład z tych postulatów rolniczych, ale to połowę rząd powinien bez żadnych strajków powinien zrealizować, bo połowa jest absolutnie słuszna. Jasne, nie wyobrażam, jak to jest możliwe, żeby w kraju, w którym mamy dziki, był problem, że jest ich za dużo dzików, kiedy są myśliwi, którzy z chęcią by je ostrzelili. Jest dla mnie niezrozumiałe, jak możemy mieć problem z zbyt dużej ilości dzików. No to, wie pan, socjalizm to jest ustrój, w którym bohaterska pokonuje trudności, które nie znane są w żadnym innym ustroju. Nie mogę zrozumieć, jak to się dzieje. Z perspektywy europejskiej uważa pan, że rolnicy są dyskryminowani właśnie na przykład względem rolników niemieckich? Tak. Już od roku 2010 miało nie być żadnych dopłat dla rolnictwa i wtedy byłoby uczciwe. Trzeba było zlikwidować wszelkie dopłaty do rolnictwa. W tej chwili, jeżeli rolnicy francuscy czy niemieccy mają wyższe dopłaty, to jest to oczywiście niesprawiedliwe. Należy zlikwidować wszelkie dopłaty do rolnictwa. I to już miało być zrobione w 2010 roku, ale to Francja wymogła pod naciskiem lobby rolnego, że swojego własnego, że nie zaprzestano tych dopłat. TV Podkarpacie.pl